Witam Was w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. No, widzę tutaj pierwszych swoich wieśniaków. No, tylko dwóch, no ale cóż, lepsze to niż nic. No, niestety kasy dużo nie mam, bo tylko 187. Aż się zdziwiłem, że tylko tyle mam, no ale cóż. A tak, sporo powodowałem na ulepszenia, tylko że nie widziałem, że aż tyle. No, muszę poplądrować trochę. No, już mam nawet co. No właśnie. Że sułtan Sarnicki to przejął, to może ja przejmę? Bo musiał mieć jeszcze z nim wojnę, to wiadomo. Toczył wojnę. Zobaczyli, ich jest. Dobra. Szkoda, że nie mogę wypowiedzieć wojny tak po prostu. Ot tak. Wojna. Nie, nie mogę. Muszę znaleźć jakiegoś hrabiątka od nich i wtedy zaatakować. A po prostu tak nie mogę od razu. Niezwłoczny powrót. Odbył się bardzo przydał. A tak, bez niego to muszę plądrować. Który dzisiaj powinien wrócić. Niewielkie oddziały. Dobra. Ja będę pierwszy. Dobra. No, ten spieprzył. O, cóż kapitan, nareszcie się spotkamy, szukam cię od bardzo dawna i nareszcie mogę dołączyć do kompanii. Tutaj ponownie w oddziale. Czerwony napis, coraz więcej błędów. No ale cóż, jeszcze chodzi. To jest najważniejsze. No właśnie, a propos tego. Dobra, wszystko okej. Na chwilę zminimalizowałem grę. Ale dobra. No dużo tutaj niestety nie zarobię, no ale cóż, lepsze to niż nic. Zawsze mogło być gorzej. A, nie ma. Dobra. Tego jest dużo. Czyli dużo, dwie. No okej. Tego też mamy. To jedno zostawimy chwilowo. To też biorę. Dobra. No i wszystko. Dobra, że wszystko sprzedam. Bo chciałem po narze uratować Uhun, ale widać nie muszę. No ty chamie. No ty chu... Zmieniaj!
No, tydzień później. No, gdzie mi tchórzysz? Wiecie co, jednak wolę jak oni mają za mało kasy, niż za dużo, bo wtedy wiem, że ty mam tego, że oni nie są w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Oczywiście też jak mam tego sporo, bo jak mam mało, a oni są po prostu biedni, to też kiepsko. Czy mogę sobie tamto? Dobra, tak wszystko styknie. Kurde, myślałem, że będę mógł go jakoś wykorzystać, żeby wypowiedzieć wojnę. Widać, że jest pod oblężeniem. Ale kurde, no. Nie mogę wypowiadać wojny, to debilizm. Muszę po prostu pójść do jakiegoś hrabiątka albo do ich króla i wtedy wypowiadam wam wojnę. Zamiast po prostu zaatakować zamek. Za 57 dni będę już nie miał problemu. Tylko to troszeczkę długo by trwało. Dobra, pójdę tam dlatego, że tam będą te Araby. Będą się broniły i ja przy okazji zatkuję ich. Dzięki temu bym sobie utrwalił sojusz ze Spadiu, dlatego że... No, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. No chyba, że myśmy tak w trójkę się napieprzali. Nie jest szoblugane. Ciekawe dlaczego. Poczekam chwilę. Dobra, muszę dalej plądrować niestety. Może jakoś to będzie. Jak to ulepszy trochę sobie. Tu więzienie dla chlebionka, który przytrzymuje. Dziwne, że jeszcze okupu nie biorę za niego. Ale mnie nienawidzą w tych trzech wioskach. No ale... Ło! Przydadzą mi się morale. Ta szkulą znajduje się pod moją ochroną, a twoi ludzie zaatakowali tamtejszych chłopów. Ukażę ci za ten niecny czyn.
wiosce, nie. Właśnie. Wszyscy na koń, żeby nie zsiadali, bo to ich zabije. Ty, chlebiątko, chodź tu. Ten żółtek. No. Nawet go tknąć nie mogę, bo moi przeszkadzają. Nie, jeden. Już nie ma konia. Dobra, bronić go. Baner pancernika. Ale zabijcie go, no kurde. Jak ja tego nienawidzę, że... Naprawdę mocno to zjebali. Że nie można napieprzać kogoś. Bo moi przeszkadzają. Bo to moim zdaniem zjebali po mistrzostwu. Ja rozumiem, że mój przeszkadza, nie mogę w niego walnąć, ale że całkowicie mnie wyklucza z napieprzania przeciwnika. Dobra, muszę ich trochę. Mój koń blokuje przynajmniej 5. Znaczy 5. Przynajmniej to 3. Znaczy minimum. Taki wymóg dla mnie. Dobra, jedna strona przyblokowana. Dobra, tych tu już miażdżymy, można powiedzieć. A moich 3. Na szczęście dalej jest. Dobra, tutaj musimy. Jak w pierwszej walce nikt z moich nie padnie, to jest zajebiście. Zwłaszcza na taką armię. Dobra, ogłuszony, ale to lol. On to akurat jest najsłabszy w mojej armii. Ale jest mi potrzebny do innych rzeczy. Można powiedzieć, że lol nie jest do walki. Ostatni? No. Dobra, teraz spam napisu zasłoni mi na chwilę. Rolf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ten żółtek to Sanjar Khan. Sanjar Chan. Nie chcę z nimi zbytnio wojny, nie lubię walczyć z sąsiadami, wolę, znaczy blisko do wojny to szybko morale, ale wolę minimalnie dalszy wrogów, bo jestem centralnie na jego terenie. Wolę już z tym sułtanem, bo jestem niedaleko, ale nie tak blisko, żeby co chwilę mi plądrował. Dobra. Zagrywam kilkudziesięciu na siebie. No, jak moi resztę wbiją, to do mnie przyjdą po prostu. Na razie jest jak najbardziej okej, nawet. No, prawie 100 ich zabiłem, już pewnie 100. Dokładnie. Więc wątpię, żeby ktoś wpadł. Ciekawe, czy Rafar walczy. Walczy, bo on jest jako piechota. Jedyna piechota, jaką mam, to tamten Rafar. Dobra. Tam wykończcie ich. O, w sumie. Skoro jeden był obok mnie, to czemu by nie? Z 143. Jeszcze jedna walka. No tak. No, by mnie nie rozpoznali, gdyby mnie strzelił. By się zbyt pewnie poczuli.
Dobra. Dobra, podajcie się, jesteście otoczeni przeze mnie. Jestem taki gruby, że was strzelam. O! Ci to są dopiero otoczeni. Jak w klatce, z koni. No, przybyły posiłki między akurat moją armię, czyli otoczyliśmy ich już tak na dzień dobry. No, można powiedzieć, że to walka na ich respie. Wygląda jakby uciekał, aż się zdziwiłem trochę. Bo tutaj nie mogą uciekać. Na wsiach nie można uciekać w ogóle. Siema. A, dobra. Wszyscy na koń, bo wtedy nie wydam takiego rozkazu. Dlatego, no, kilkunastu zsiadło, nawet sami widzicie, co się przez to stało. Dlatego nie lubię zbytnio walczyć na takich terenach. Wolę, no... Nie lubię po prostu wsiach. Znaczy, plus jest taki, że przeciwnicy nie uciekają, ale minus jest taki, że konica ma, no, trochę w plecy. Bo się mu nie może rozpędzić, a poza tym może być przyblokowana, a poza tym czasem, znaczy dosyć często, kilkunastu wojowników schodzi z koni po prostu. Bo się irytują tymi koniami. Czasem się nie dziwię, ale bez koni, no to mają o wiele mniejsze szanse. Zawsze, że to jest mały teren i jak ich przyblokują, to nawet konica im nie pomoże, żeby go uratować. Znaczy w niektórych... Jeszcze zależy, ile jest przeciwniku, tylko że ja walczę z dużo większą armią. A poza tym, mimo że chłopi są słabi, to jak jest ich od cholery, to trochę zdziałają. Aż sobie zobaczy. Ale jeden dalej na koniu. A tak. A jest taki minus, że, nie, że podczas walki na wsi nie mogę zbierać łupu. Znaczy, akurat to mi nie przeszkadza, raczej wolałbym tylko złoto. A łup to nie, bo i tak bym wywalił, bo ze wsi bym wziął te lepsze. Chyba, żebym się wstrzymał, poszedł do miasta, sprzedał to wszystko, a potem znowu kontynuował. Dobra, to mamy. Kiełby nie. Na początku chciałem dwa masy, ale już zobaczyłem, że tylko 8 jest tutaj. To waliłem z chęcią. Jest ok. Dobra, jeszcze tam troszeczkę kasy niby mają.
Nie. No. No, nie zdążyłem nawet rzucić nożem w nich. No, nazbierali tu trochę kasy. Lecz te trochę to jednak dalej za mało. Najlepsze to niż nic. W sumie tutaj mogę wszystko sprzedać. Na początku chciałem jedno sprzedać, co kosztowało 111, bo myślałem, że potem stanie do 108 i tutaj sprzedam. Ale że w sumie zobaczyłem, że on tak miał sporo kasy, to czemu nie. Zwiedzę tawernę, bo może będzie pijak. Nie ma pijaka. No innym słowem, agresywny opój, jeśli dobrze pamiętam. No mam dalej za mało kasy. Byśmy musieli jeszcze tak z dwa razy plądrować. No albo po prostu obrabować bank. Innym słowem mieć... Raczej, żeby jedno miasto miało od cholery... Raczej jedna wieś miała od cholery kasy. 5000. A, ranek to tak. Arena zamknięta. Ale mam pomysła. Za tym pozwoleniem pragnę odwiedzić mojego dawnego towarzysza broni. Jego obecne miejsce mieszkania to Veluka. Królestwo Rochodoków to miejsce, w którym niegdyś dowodził niewielką kompanią. To dobry człowiek, który niewiele mówi, ale wiele słyszy. Po kilku piwach z pewnością nam opowie, skąd wieje polityczny wiatr w tamtych stronach. Za 5 dni, dobra. No, 5 dni to jest jak najbardziej okej. Na razie niepotrzebni mi rekruci, chociaż mógłbym nawet 3, z czego jeden by padł w ciągu 5 dni. Sami się proszą. Prawo do rządzenia 51. Czyli okej. Hrabia Tredion. Co ja myślę? Myślę, że Sanger Canton, wstrętny symulant, przyjaciel pochepcy i hipokryty. To dlaczego odszedłeś ze Swadii? Czasem martwi mnie sytuacja. Ponieważ moja osoba nagrody przyznać zimie, ponieważ moja osoba może zjednąć kalarię, gdy zakończy wszystkie właśnie. Gdy moja osoba zasiądzie jako król, moja osoba będzie podtrzymywała starożytne prawa jako szlachcic na tych ziemiach. Gdy moja osoba zasiądzie jako król, moja osoba będzie wobec wszystkich uczciwa, będzie podtrzymywała prawa ludu. Zgodnie z danym prawem, obyczajem Karladii, moja osoba to król.
Nie chcę walczyć na wsi. No. Coś mojemu klikowi odbija. Ale niech się bawi. O! Chodź tu. Chlebiątko. Były chlebiątko. A pomyśl, że kiedyś walczyliśmy ramię w ramię. Chleb... no... Trevian... Nojon. Z przyzwyczajenia mówię Chlebia Nojon. Znaczy Chlebia Trevian. Chlebia Nojon. Chlebia Nojon Saralnicki. Dobra. Albo tego dorwę, nie dorwę. Niech walczą. Weź nie. Niech walczą. Sekundę później ostatniego zabili. Trze powalczyli. O, zranioną zajebiście. Bojówkarzy od razu tak na dzień dobry dostanę. No, zamiast lekrytów to bojówkarzy. Dobra, bierę. Może levelować. No bogato. A właśnie, jeśli dobrze pamiętam, więźniów z tego samego kraju, jak wezmę, to nic się nie stanie. No, ty. Nawet zapomniałem, że mam punkt umiejętności. No, trochę więcej zrobię. Czekajcie, co ja miałem zrobić? A, no tak, dobra. Dobra, tutaj. Raczej wszystko ok. Ale zostawię to. Dla tamtego. Rolfa. Jakiegoś tam Rolf czy Rolf. Chociaż z drugiej strony... Czekajcie, za 4 dni on przyjdzie. Dopiero. Nie, 5 dni. Co ich tyle? Trzech. Dobra. Dzień, ale panie, ten sam kraj. Ten sam. Ale morale dalej bardzo wysokie. Dobra, w sumie mam 87, to czyli miałem w takim razie 96. Nie. Tak to mogłoby nawet 15 stracić morale i nic się nie stanie. Czyli za jednego 3.
Dobra, postrzelaj to wszystko. Mimo to. Kiedy w końcu będę mieć z nimi sojusz? Jednocześnie. Tu tarcza jak żółwie ninja. No bez sztady. No. 16, 9, 7, a potem za ile? Za 5? No, równo. Jeszcze 15. Matematyka z Mountain Blade Warband. A, to miałem splądrować, no tak. Ile potrzebuję do następnego poziomu? No troszeczkę dużo. Aż 100 tysięcy prawie. Znaczy w sumie można powiedzieć 90 tysięcy. No, panie! Nie, ja związki cholernie dużo bym kasy dostawał. Dlatego muszę je upilnować. Nawet mam tam misję, tylko że nie chcę chwilowo. Fajnie było, gdyby mi powiedzieli, kiedy ja mam im dawać kasę. Bo bym się bardziej na to przygotował. Bo jak się okaże, że mam jeden dzień, to by plądrował cały czas. Dobra. To będzie ostatni atak na dzisiaj. Ale chciałbym mieć w końcu spokój z tą wsią. Już to trochę wkurwiać mnie zaczyna. Bo cały czas atakuję, 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 a pokoju z nimi nie mogę zrobić. Nie no, zaraz się wkurzy, na Sylim coś przejmę i tyle. Dobra, wżyję się na ich wojsku. Za karę. Albo rzeź im zrobi i tyle. W następnym odcinku żeś mi robi tyle. I jebać ich. Dobra, tamten już spieprza.
Rycerz zabity. Dobra, niech tam co mi walczą. A, wszystko, dobra. Tchórz. Dobra, jest miejsce na jednego. Jak oni cenowo to biorą? No, mało w sumie zostało. Kurde, mało moje pieniędzy. No dobra, u nich drogo. Wiadomo, na wsiach zawsze drogo. Ale dobra. Splądruję w następnym odcinku, potem się zemszę, też w następnym później, ale dobra. A więc to by na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Na